Hello everyone, Filipiński, witam was w kolejnym odcinku serii od A do Z. Dzisiaj gram sobie z Szerzułani, a ze mną jest Dirty. Siemanko. Bessie. Hej. Lipiec. Dzień dobry się z państwem. I Bulbert. Siema. Bulbert Akaro Pucha chciał ze mną się zjednoczyć w bólu i wziął też bardzo dobrego czempiona w mecie. Prawda? Wszyscy w ogóle gramy w mecie. No, ja polecę sobie z Szerzułani pod AP jakieś hardkorowe. Nie umiem w tym grać, ale pod tanka się i nic nie robi moim zdaniem, więc polecimy sobie w AP, bo jest troszeczkę wtedy fajniejsza moim zdaniem, jak ma jakiś damage. Zobaczmy, co z tego będzie. Nawet nie znam za dobrze jej skilli, zaraz je przeczytam. O, 10 armorów. Świetnie. Kuty jest dasze, bla bla bla. To was znaczy, że to jest świeżo kupiony champion. Tak, przed chwilą właśnie specjalnie dla was na odcinek kupiłem Szerzułani. Specjalnie jej nie kupowałem, żeby nie dostać skina z Mystery Gifta do niej. No ale niestety teraz będzie taka możliwość i cóż. To wymieniamy się skinami. Ale w sumie ten skin do Szerzułani jest fajny. Ten ruski? Ten najnowszy. No. Mam lebę na midzie. Dobra, to jest ważne. Permas Frost. Azir support się. A to jest Azir top chyba, czy nie? Co, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ewentualnie Teemo support. I też dżungla. A Thresh będzie miał dobre ganki, jak hukuje. No, powodzenia mu grabowanie na topie Renektona. No jednak ja mam Azira. Czy mamy Teemo? No to easy, stary. Powinieneś go rozwalić. O, Teemo supportik. Nie, to go na pewno nie ma w krzakach. Też nie. Dobra, ja wjadę ci na trzecim lipiec w Azira. Będzie spoko, myślę. Ja myślę, że też będzie idealnie. No, minionka traciłem już. Wow, ale ten champion jest szybki. Yeah. Najgorsze jest to, że w Szerzułani jest dosyć średniawa dla mnie, bo jak ktoś we mnie wjedzie tutaj w invade'a, totalnie mnie rozwala. Nie wiem, trzeba jakieś ganki może robić tym championem, bo inaczej to średniawo. Albo już nie ma przysyłek. Ganków też nie ma najlepszych. Więc lipa trochę. A okej. Okay. I zobaczcie, musiałem wychlać wszystkie poty, żeby zrobić dwa buffy. No to jest średniowo. Ale wjadę tam już. Lipiec. Przygotuj się. Dawaj, jedziemy. No, flash. No i tyle. Ej, gdzie jest Teemo? Nie wiem. A kto tu idzie? Threshu. Wow. No on też nie jest najlepszym junglerem. Ja tam idę. Bo LB jest puszowana i nie mogę sobie. No dobra, dobra. A gdzie jest Thresh, jak myślisz? Counter. Counter. Nie no, ja tu nie idę, bo farma, lul. Dobra, jakoś się udało. Dzięki za double buffa. No, całkiem wurf to wyszło dla ciebie. To jednak nie będę miał teraz życia. No, powinieneś ją totalnie zorać. Także spoko. A jak tam Urgot? Mamy Awka Teemo, znaczy mieliśmy, tak więc spoko. A, no tak. To jakoś sobie radzić, jak? Urgot się sprawdza. No, jak najbardziej. Dobra, jeszcze sobie zrobię coś, bo mam sporo HP-ków nawet. A, bo zostałem zhealowany. No ja zużyłem. Dobra, złożymy sobie niedługo jakąś maskę, jakiś DFG. Myślę, że będę coś tą Szerzułani bić. A ten Aziz jest taka słaba. No, to jest dziadostwo straszne, niestety. To ja mam, ja mój Jezu. O, Urgot! Dobrze, Urgot! Co teraz? Co powiesz na to? No, ładnie, uciekaj. No co ty? No co ty, Bulbert jeszcze się odwróci i zabije.
Okej. Okay. No zabija, zabija, pa. I zabija. No, no tylko ma heal'a. O! Jak mu wsadził kosę. Pięknie. Pięknie, stary, dobra. No ja sobie lecę coś takiego i dżunglujemy dalej. Będę sobie maksować E chyba, to jest najfajniejsze, najlepszy damage wciska, plus slowy. Tylko to ma straszny cedek. 10 sekund, trochę za dużo. Ale wszystko ma takie straszne cooldowny. Azir jest fajny tylko pod względem push, on ma strasznie szybki push lane. Przeciwiałbym pod wieżą. O, dobry gank też. O panie, już jadę do ciebie. Aha. No nieźle. My chciałam zgankować, ale sobie... Zdajwujemy ją może? No easy. Masz E, nie? No i ładnie. Może, ale... Coraz bardziej mi się podoba Lucja na tym idzie. No widzisz. Jak pięknie, dawaj na topa idę. O, akurat go zabijemy, on nie ma skilli. Nie, ja go chyba porobię. Sam go zrobisz, przecież to jest tylko Azir. A, Sima. Nawet dzik nie dostał asysty. Dzik idzie w samotności, udać się. Dzik jest dziki. No, a raczej. Ej, ale... Report Hour Jungle. Przecież sami go wybrali, bo mi nie chcieć straszać. No, bo to jest ludzie Team Builder, tak? Ups. Tak, bo chcemy mieć super mega ikonki. No, ikonki, wiadomo, muszą być. Jakie ikonki? A, nieważne, Bulber. Bulber żyje w innym świecie. On jest z tego znany. No, to będzie surrender w 10 minucie chyba. No co, ty, nie może być aż tak łatwo, błagam. Aczkolwiek tak się zapowiada. Dobra, jako że jestem dobrym dzikiem, myślę, że mogę sobie wziąć blue buffa. Zasłużyłem na niego w 100%. No i właśnie to jest słabe, bo Sejuani ma straszne cedyki. O co w tym chodzi? To jest posrane. Dlatego trzeba na wbite kogoś zabić, a jak nie, to... To tyle, no. Inaczej się nie opłaca tym grać chyba. Nie mam manę. I nie. Dobra, zaraz gdzieś wjadę. Tak jest bez ulta. Ja to bym na tego szczura wjechał, najchętniej. No nie pomogę ci zbytnio. Spoko, spoko. Może go dojadę, jak ten ult leci. Jakoś śmiesznie, zobaczymy. Remix HD, no chodź remix. No myślę, że nieźle wyszło. Tyle jestem w stanie zrobić. No nawet nie najgorzej to zadziałało teraz. Jakie Azir ma cedeki na ulcie? Azir? Kurde, nie powiem ci. To ileś chyba sekund. A nie jestem pewna, nie pamiętam w sumie. Zużymy sobie jeszcze Lichbane'a, bo to w sumie fajnie działa z W. No, to będzie dobry build, myślę. Ojej, ale on teraz kombo zwalił. Dobra, Azir jest bez Flasha i bez Ignite'a. No okej. To, ty masz już ulta, też chcę. A jak tam? O, dwie LeBlanc, to uważaj, stary. O, Teemo do ciebie jeszcze idzie, chodź. No uważaj, na Teemo to już... Prawie umarł. No było blisko. Dobra, co drugie na tym maksować? Myślę, że... Zaraz przeczytam. Chwila. Tylko wywalę jakieś combo. Q, max, HP, damage, CDQ, W. No W jest 2 na 10 też. No myślę, że można Q maksować. Okej, okay, i cofam po ten item fajny do jungli, żeby jak najszybciej robić. I będę miał od razu też manę, bo inaczej się nie da. Ten też ma latarnię. No popatrz, ale jaką? No wariat, wariat. To ma sens. Też. Ma podwójną latarnię. Okej. Okay. Coś takiego.
Wow. Bulbert jak tam ora. Kosa fuca. Za późno pot. No niestety. Mogli wydać trochę dłuższy czas tego ulta. W sensie całych armorów na Urgocie, na ucie. No mogliby go jakoś zbuffować, chociaż odrobinkę moim zdaniem, bo to nie jest jakiś problem. Ten, coś kliknąć. Go w jakimś patchu. No szybciej lecą jego pociski, jego Q i normalne ataki. A no to całkiem przyjemne, zawsze coś. Ale i tak cyferki mogliby jednak poprawić, bo ostatnio dostał nerfa i wyszedł z mety nie bardzo. Tak, i jeszcze jak zlastuje z Q, to połowa many mu się odzyskuje, ale tak nie jest zbyt sumie. Może z normali też zlastować i nic się nie dzieje. No ty suko! Przyjdziesz na topa? No mogę iść. Idę. Już jadę na dziku tam, mamo, stary. Mamo, nie wchodź mi tu bez pytania. Mamo! Mamo, no daj wuje mnie Azir! Dobrze. Dobrze, mama ci dała siłę. Ja zawsze mi, człowieku, zawsze mam po prostu, ktoś do mnie przychodzi. Lecę. Przychodzi do domu, nie? Nie dzwoni, że będzie. I nagle wbija się do twojego, jakbyś chciał, to kolacja jest. No nienawidzę też takich ludzi. Wchodzą ci do domu, nie? What the fuck? Dobry ulti. Ten grzyb to nie trochę... O kurde, ale poleciał ten ult. No, tego nie było jakby, co? Nic się nie stało. Chciałem przetestować, bo w połowie tak stwierdziłem, a może ją zrobię na combo, tylko... To niestety już uciekła mi na W. Ograny. To jest grzyb. Ale całkiem spoko jest damage tej Sejuani. Właśnie szedłem w takie maseczki, DFG, buty na przebicie. Jakimś takim dzikiem. Takiego dzika walczyłem. No wyzywają mnie. Od Polaków. I słusznie. Chcesz blue? Akurat nie jest wyzwisko, powinieneś się cieszyć. Powinieneś się cieszyć, że jesteś Polakiem, dokładnie. I że Polska się wyróżnia. Właśnie. Stary, mamy najlepszych gamerów, najlepszych siatkarzy. Tylko nie w piłce nożnej. I kolarzy? No siatkarze w piłce nożnej to rzadkość raczej, ale... No, raczej nie bardzo. Nie tego mema dzisiaj, że jak ktoś tam polski zawodnik w piłce nożnej mówi, że gdyby mogli używać rąk, też by mieli mistrza na świata. Ja. Śmiechu. Dlatego my gramy w LoL'a. Dobra, ja się cofam. Po więcej damage'a. Na tego dzika. O, tego HP. Ej, ale myślę, że Azir to chyba jest najgorszy champ w grze teraz. Ale pamiętasz, jak Syndra wychodziła? Pamiętasz, nie? Tak, pamiętasz, była okropna. Ja pamiętam, nie była przeokropna. Bo była trudna. I miała bardzo słabą pasywkę, bardzo słabe przeliczniki, miała dużo bugów, bugi były w niej najgorsze, nie dało się grać. Z Azirem jest podobnie, jest on dosyć trudny, nie? I nie wiadomo, co w nim jeszcze chodzi. Dlatego Urgot jest jednak ponad nim, ponad wszystko. Vitor brał na tym midzie. Dobra, wjechałbym na nich, chociaż... Zobaczymy. Ała. Niech grzybiarz się cofnie. Agresywny heal. Oh fuck. Dobry dar. Mogłeś przejść. Odciągał uderzenie antymety. Ej, co ty tu robisz, Bulbert? To moja soluwa. Okej. No. O, takiego dzika mi chodziło. Taki dzik jest bardzo dobry. No, na kombosa można złożyć jakiegoś adekery. Pomarnował nawet heala, więc jest spoko. Okej,
Ale nie, no naprawdę, średniawo też mi się gra tą Sejuani. Więcej nią niestety i tak chyba nie zagram. Chyba że dostanie jakieś super zmiany. Jeśli ktoś gra dużo Sejuani, to możecie sobie napisać buildy w komentarzach. Ja sobie przeczytam, pomyślimy jeszcze, co da się zrobić. Ale jak ktoś mainuje Seju, oczywiście. Jak graliście tam z nią raz, poszło wam dobrze na normalu, bo macie 100 winów. Znaczy 100 winów mniej niż tych porażek. To wtedy nie chcemy waszego buildu. Liga Plastic 5. O, dajmy, son. Bio. O kurde, ja robię jungle i wam nie pomagam. No cóż. Ale mam tyle hajsu. O, ten trashu. Jak ornął sobie Bulberta. Zjadł go. Jak? A Azir pada od bestii supporta po prostu. No. Chociaż? Nie, no zabijesz go spokojnie. Dobra, a ja sobie złożę to. To jest najlepsze. Ta maseczka jest spoko, bo wiadomo, no Sejuani akurat jeśli chodzi o slow jest bardzo dobra. I ta maseczka będzie zawsze fajnie działała moim zdaniem. Mi się podobała ogólnie wcześniejsza jej paseczka Sejuani, gdzie za każdym normalem po prostu spowalniała. No, ale dobra. Taki fajny klimat, że wszystko u niej slowowało. Nawet każdy normal. To co, wjeżdżamy im do bazy, wchodzimy już? Siema? Chodź tu, Tito. Ej, dlaczego RN nie stakujesz na pasywce? Ale zjadłem Timusia. O, Azir, no proszę, przyjdź tu, ptaszku. No bo to jest ptaszek. No raczej. Ej, to był mój frag! Chcieliście mi zabrać fraga. Dobra. Ja stąd spadam na razie. O nie, Bulber, prawie nas zabiłeś tutaj. Ej, mam ulta. No nieźle. Jak sił. Dzik nigdy nie umiera. Przeciwnicy nie są AFK, oni po prostu są, widzę, że dosyć słabi. No, w sumie. To no. Gra się potoczyła dosyć średniowo z tym trash. Ej, ale trash ma 11 level, najlepszy od nich. Dobra, więcej CDR-ków potrzebuję na tej Sejuani, bo to jest hardcore. Więc złożymy sobie DEFG teraz, moim zdaniem spokojitem. A potem jeszcze, żeby pacnąć z W, to będzie liczbę. No, taki buildzik, całkiem spoko. I wodzstaw. Widziałem właśnie, jak ludzie mniej więcej w ten sposób budowali Sergio. I było najbardziej spoko. No to sobie weźmiesz sam, nie? Dasz radę. To bardziej jako midder, a nie jako jungler wychodzi. No, no bo pod tanka jest... Nie wiem, jak to woli. Okej, ty bierzesz. I dawajcie, kończymy ich zaraz. Plazę. Ja się przecofam. Może zrobimy tak tego barona na koniec. Serdecznego możemy Drake zrobić. Ja sobie zrobię Drake. No nieźle. O, nie ma W. Daj mi W. No, nie ma zasięgu. Zippy! Bang! Ooo! Ale złapałem ją! Ale i tak! Jakiś turret tu. Ej, co to jest za turret? Co to za wieża? Azir zrobił więcej damage'a z turetów niż... No, niż przez całą grę po prostu. Oj, Bulbert jak go złapał. Koniec. Skończyło się grzybobranie. No i smutno mi. O!
No... No Talebal trochę wciska damage'u, chociaż na Titanu. Ale ona chyba mnie nienawidzi, bo cały czas kombonacja. O kurde, chciałem go zabić, ale jest silny jednak. A, to latarnia, ja się tak gdzieś śmieję. 160, 160, 160 prawie. Ukryta pasywka. Na treszu. No ładnie sieknął. Ej, ale on już wysokował sobie tą latarnię nawet. Dwa staki, no jest dobrze. Sypem. Celuję Bulberta? No, trochę mu brakło. Jakby miał troszkę więcej AS-u, to zjadłby cię Bulbert. No, no wiadomo, miniony pomogły. Ale sam chciałeś się bić z nim w takich warunkach, w takim pomieszczeniu ciasnym. Nie, w sumie to dziwne, że teraz taki damage wyciąga. Nie, wcale nie dziwne. Stary. No co to, na takie źle, tak? Teraz pod AD jest zajebiście silny. Kiedyś był bardziej, ale... Ale to jest tylko na jeden atak taki, co tam, co się destakuje. A resztę? No ale z jego E... Każdy autoatak ma jakiś tam przelicznik, tylko jak jeden jest mega mocny, a reszta też jest buffowana. Aha. Ale to już trochę mniej. Do tego Flara jeszcze static, jak ma, nie ma. Ale będzie miał. Bije stary bardzo. Ej, dobra, idę obczaić tego Azira. No jak wszyscy go zabijają, ja też chcę go zabić. Ej, jak fasystę. Wszyscy idą na Azira, bo to jest taka... kaska. O, ja znalazłam co innego. Kurde. No chodź tu, ptaszku. Co on ma, Jugu? To za ty. A, zjadłem. No, LeBlanc, goddammit. Miałem solo z Jugglerem. O, dawaj go, dawaj go, dawaj go! O, dawaj, od miała asystę! O, dobra, bang, po prostu! Co ona mi zrobiła? What? Uratowałem cię. I zobacz, tu Griffin! No wiem, 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 ja tam jadę. Ja też jadę. Tylko nie wiem, z której strony. O, Bulbert chyba wygra. Do rany. Dobra, ja już mam hajs na item. Chociaż jak będę miał całe DFG, będzie nieco lepiej. Pofarmimy jeszcze trochę. A co? Kurde, zrobiłbym Drake'a. Czerwona flaga. Jeszcze 300 golda. O! Nie mam many. Nie mam many, nie mam many. Dawaj, jestem tu. No to dawaj. Lecimy. Ale ej, mam wrażenie, że tak bardzo powoli biegasz, takie masz powolne te kroczki. No, tak się to wydaje. Du du du. Du du du. Du du du. Du du du. Stary, jak polskie pociągi. Szybkość czasu. O, patrzcie tego Luciana, a to jest wariat, on poluje na Bulberta może. Ej, patrz co tu jest, patrz co tu jest. O, ty mały szczurze. No Bessie, dlaczego mi to zrobiłaś? Ole mu przywaliłem. Dawaj. No nie mam many, nie mam many, co ja ci poradzę, daj mi manę Bessie. Co ja? Soraka poprzednia? No dlaczego nie jesteś poprzednią Soraką? Spokojnie, zaraz może będę miał Q. Za 100 many kosztuje to Q? Czy ich pogięło? No. Ja mam. Trochę drogie te spele są. Nie powiem, ale no nie, no nie miałem many akurat, jak już tutaj biegałem, więc spoko. A i tak zabiliśmy, więc jest git. Że w sumie nie dostałeś asysty za teraz. Nie dostałem? A to ty masz fragę przynajmniej. Whatever. Ja chcę tylko ten fajny przedmiot. No dlaczego znowu na mnie? A, mam już na niego hajs. A, to poglą. Come on, come on, come on, come on. Okej, mogę teraz wszystkich zjeść. Dostaną muka combo od Sejuani. Wow, ale ty bijesz tego Luciana. Zobaczcie. To są jakieś papierowy. O, grzyb. Ja wam pokażę, co to znaczy bić. To znaczy być.
Wow, to no, bije. Ładnie masz build. To bije za 500, mój sam ult. Ładnie stunuje. Plus to. Wow. Jeszcze i jeszcze. O, jeszcze to. O, Yumumu odpalił, tak? No po prostu assassin. No. Dzik assassin. On teraz botkę robi. Chodź tu, szczurze. Idę do was. Dobra, ja już sobie słuchawki poprawiłem. No nie! Ej, co on mi zrobił? Ale i tak go zjadłem. Dobry. Bez podchodzenia po prostu. Bang! Bang! Kijaszka. O nie, no LeBlanc, LeBlanc. O, grzybiosz. YOLO. No, hashtag YOLO. LOL. Mały po prostu remix HD. A, nie wiedziałem, co zrobić. Przestraszyłem się Timosa. Troły. Dokładnie, troły, troły. 40-19. Oni mają magic resisty ani troszeczkę, więc void staff może nie teraz. Jeszcze 10 Azir. No to jest typowy Azir na co? Może o no, Iceborne. Iceborne byłby całkiem spoko w sumie. Chociaż mam już wystarczająco dużo slowów, bo to slowuje, to slowuje. Może lepiej sieknąć mocno niej. O, to będzie dużo lepsza opcja. Hurricane złóż. Rabadona. No Rabadona bym złożył jako ostatni item, dopiero. Mogę rada? Sprzedałbym po prostu, miałbym tego Wojciechowa, tylko sprzedałbym to sobie i tu strzelił Rabadonna. Albo Zonię, Zonia też jest spoko. Może nawet teraz Zonię powinienem złożyć, byłoby jeszcze lepiej. Może Barana? No możemy sobie zrobić go, w sumie. Aha. Ja mam 10-0, what the fuck? No stary. Najlepszy krokodyl w mieście. Okej, okay, ile teraz ulcik bije? O kurdełe, co to poleciało? Bang! No, to trochę bije już, bo bije po 660. A że mam dużo penetracji, to faktycznie bije po 660. A głupi Lucian uciekł mi. Już nie żyje. Trash mnie złapał. Jakbym ucieknął takie combo, ładnie by padł. No fajnie się gra taką apę Sejuani, od razu lepiej. No i teraz kończymy nie. To, dawajcie. Podejdź. Za długo turec jeszcze jest. Po co brać ten? Już możemy brać. Ale kiedyś Renektona działało na wieży, pamiętacie? A nie działa? No cały czas działa chyba. Nie działa. No co ty? No. A to znerfili, czy to jest bug? Nie wiem. Ale upisowałem. O, teraz będę szybszym dzikiem. O kurde, tyle pieniążków. Nie no. 50 groszy. No. Tak, tak, Dirty. 50 groszy. Może jakoś tak powoli kończy to? No, jestem za. No bo w sumie się tak z nimi trochę bawimy. No co ty, my z nimi? Kiedy? Ja to bym chciał teoretycznie teraz tego. Smoka. Nie, smoka. Byś chciał. Ja chcę Lishbane'a jeszcze wklepać. No ale to dobra. Smoka. No dobra, tylko blue buff jeszcze. No wiesz. Ja idę, chodź, robimy sami. A bo ty sobie sama w sumie solujesz tego dragonika. No ja nie zrobię. No ty nie zrobisz Bessie.
No kto jak kurde. Kto, ale ty? No ale ty, no właśnie. Pomogę ci, bo idzie ci powoli, także łopacz. Okej. Okay. Zaraz wracam. Z nowym super itemem. Chodź co? Ej, całkiem śmieszna ta pasywka jest. To co ma teraz. W sumie Black Cleaver na Renekonie jest OP. Niektórzy mówią, że nie jest taki dobry, ale mi się wydaje, że... No jest bardzo dobry, kto ci tak mówi? Wiesz co, na różnych forach internetowych, żeby nie składać, bo Renekton... No co ty, nie jest... Nie czytaj na żadnym forum nic nie, najlepiej. Nie, ale co, ja czasem czytam, nie? I po prostu są zdania podzielone. No zawsze będą, w sumie. No właśnie, więc... Nie złapiemy jej. No lepiej grać Urgotem. O, tak. Jezu! Nic na forum nie ma. LOL! Ale trochę ci wstrzykał. No, bo... czekałem, co on chce zrobić, what the fuck? Co zrobiła? Ej. Nie ma minionka. Get cool as it. Łob, 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 łob. Hello. Dobra, ja sobie solowałem, teraz przywaliłem Luja. Jestem szczęśliwy. O, i zaraz będę miał kolejnego. Come at me, bro. Tylko nie mogę się wyregenerować na minionkach z jungli, więc bieda trochę. O, 50 groszy, także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. No, cześć. No, cześć.